Dobra ludzie, witam was z powrotem, pograjmy w... już się na początku zgubiłem. Pograjmy w Resident Evil 4 na moim kanale. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za wspaniały zlot mistrzów i mistrzaków. Już niedługo zaczynam chyba na swoim kanale Silent Hilla, któregoś muszę to dokładnie przemyśleć. W każdym razie wracamy do Residenta, który jest cholernie ciężki. No i gdzie jest... Follow me. A, bo kazałem jej czekać, no taki ze mnie wariat. Zostań tutaj. No właśnie o tym mówię, że ja tutaj będę zesrany, nie? Jakby to załatwić? Oślepiającym raczej nie. Cholera! O, zdążyłem coś rozwalić. Ktoś tam zginął. Czy na stałe, to ja nie wiem. Tutaj już raczej jestem spokojny, tam widzę jakiegoś gościa. Teraz nie jestem pewien, czy strzelić mu w głowę. Skąd jeszcze czekają mnie strzały? Chyba stamtąd. W każdym razie ja to pójdę sprawdzić. Właśnie to jest niebezpieczne, właśnie o tym mówiłem. W ten sposób to będzie we mnie chlastać, tak? No dobra, ja w każdym razie spróbuję to rozwalić wszystko. Nie, granatu nie chcę użyć, absolutnie. Chcę użyć zielonej roślinki. No i właśnie, to będzie lipa, będzie straszna lipa. Bo muszę ich jakoś rozwalić. O, jeszcze gościu śmierć z kosą tutaj na mnie czyha. To jest lipa, to jest totalna lipa. Ja wezmę strzelbę, nie będę się bawił tym pistolecikiem. To jest ciężkie, ludzie, żeby to przejść, wiecie? Oni we mnie ładują dalej, tak? Ty tu gdzieś jesteś, mam nadzieję. I nikt cię nie zgarnie? Oni chcieli cię zgarnąć pewnie, tak? Uwaga, o, wszyscy padli. No świetnie, czyli dwóch mniej. O, zielona roślinka, to się przyda. Już bym musiał po ciebie wracać, ty niewdzięczna Ashley. Teraz ludzie. Jakby się tam dostać? Może po prostu do tej bramy podejdę. Ani drgną, zdaje się, że są zamknięte od drugiej strony. Trzeba niezłej siły ognia, żeby rozwalić te wrota. No i pewnie którąś wyrzutnią, którąś katapultą. Dobra, mam nadzieję, że ona na razie została. Tu przydałby się safe. Bo tego save'a nie ma, no ale dobra, ona jest na razie bezpieczna. Żółta roślinka, super. A ja ją zawołam tu może, nie wiem czy da radę. Follow me. Mam nadzieję, że tak, nikt jej nie zauważy. Ona tu biegnie. O, skubana jak przybiegła. Wait. Dobra, zostań tutaj. Ja tymczasem zbiorę 1200 pesos. Coś za dużo. Za dużo, kurde, pieniążków mają ludzie. I ametyst, czyli przyprawy ludzi Wałbrzycha. Tak. Słyszę przeciwników. Tamto jeszcze sobie rozwalę, chociaż tam już chyba ten gościu zginął. W każdym razie, jeśli miałby robić problemy, to już tych problemów... O, właśnie wyleciał w powietrze. Już tych problemów robić... nie będzie. Tutaj też wydaje się w porządku. No i teraz co mam zrobić z biedną Ashley? Ja bym chciał, kurczę, grę kontynuować. Tam na mnie czeka, kurczę, katapulta. Granatem tam rzucić. Spróbujemy, co? To może być ciekawe. Słuchajcie, jak najwyżej ten granat? Ciach! Nieważne! Dobra, jakoś z tego wybrniemy. Nie. Tu nie mogę przyjmować tego aż tak na klatę. Nie jestem na tyle silny. Nie oszukujmy się. Ale dobrze, ja to zrobię jeszcze inaczej. Niech on sobie strzela. No właśnie, dobrze. Och, no to będą długie odcinki, bo z takimi rzeczami troszeczkę się męczyć będziemy jednak. Ej, to leci. A ja miałem podbiec... a tu się mogę schować? O, mogę, świetnie. Tutaj mi coś grozi. Tu na szczęście nie, i stąd go mogę ściągnąć. Że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Tylko jakby temu gościowi tam głowę posadzić. Tak, niby coś mi tego życia zabiera. Ale bardzo mało, bardzo małej ilości.
Nie jestem dobry z tego karabinu, cholera, on się tak przydaje. No, noż ty, nie! A może ze strzelby, faktycznie rozwalę go na dystans, ale no już niech będzie, no. Ciach, ale jeszcze znowu strzel, nie! Dostałem w czoło, ale przeżyłem. Czyli spraye wszystkie pójdą, no niestety. No dobra, no. Niech będzie. Plus do tego połączymy sobie, nie chcę zielonej, co ja też robię najlepszego. Połączymy sobie żółtą, ale ten odcinek jest nudny, co na razie. Przepraszam, no to, czy on zginął? Coś mi się wierzyć nie chce, że on zginął. Coś za szybko. No ale dobrze, strzelba Karola sadzi niezłe czoła, więc no już jak tak się stało. Czy mam trójeczką kręcić, tak? Dobra, otwieramy teraz pewne wrota, teraz nie jestem pewien co to jest. A nie, tu coś mi wychodzi z ziemi. Wspaniała armata i tą armatą pewnie będziemy mogli... No tak, coś pięknego. Follow me. Chodź tu do mnie. Żeby ci nikt krzywdy nie zrobił. Nie, chodź, żartowałem. No i teraz co? Ciach! Czy teraz wybiegnie mi 40 napalonych El Giganto? A nie mam save'a, przypomnę. Przypomnę, co jest nie lada utrudnieniem, bo ledwo to przeszedłem. No nic, ta gra mnie na tyle kocha, żeby robić ze mnie idiotę. No i teraz będę co? Znowu walczył, tak? Już słyszę głupie kroki. Ach, to handlarz. Mój Boże, przestraszyłeś mnie, kolego. Nigdy więcej tego nie rób, bo dostaniesz... No wiesz... W czoło. On się nie boi strzałów, to jest najważniejsze. Dobrze, zobaczmy co my tu mamy, pewnie ametyst. Spaniel! To będzie przyprawa innej narodowości ludzi. Powiedzmy, Etiopczyków. Welcome. Żeby się gra nie zacięła. Proszę, nie. Tak, świetnie. Nowy towar mamy. I jest to... Riot Gun, aha, wow, lepsza wersja klasycznej strzelby, ja cię kręcę. Ale nie ma na składzie, tak? No i co teraz? Miotacz min! Coś czuję, że trafisz w moje ręce! Już niebawem. No dobra, na razie niczego... Może sprzedamy... Ametyst, przyprawę jakże ważną w obrzechu. Tak? I dwa spaniela, no dobra. O, to też sobie może kupię. Nie, ja bym chciał kupić. Czy jest możliwość kupna tego? Duża walizka, tak. Dobra, kupiono. Mapę skarbów nie chcę, pistolet, Punisher, Blacktail. Nie. Broken Butterfly też nie. Ten Riot Gun. Może sobie jednak go kupię. Bo on jest fajny, strzelbę bym sprzedał. Tak, kupię ją sobie, jak się ją obraca, w ten sposób. I teraz sprzedaj. Sprzedam strzelbę. Strzelba sprzedana. No i teraz mamy tego Riot Gunna. I teraz go sobie stuningujemy. Jeśli będzie taka opcja. O, świetnie. Świetnie. Na pewno zwiększymy siłę ognia do 5,5. Ja! To będziemy takie głowy stać do 6 nawet. Dobrze. I co? Tutaj tyle na razie, tak? Pojemność 7. Szybkostrzelność 1, przeładowanie 3. No nie jest najgorzej. Dobra. Dzięki serdecznie, panie handlarzu. A my jedziemy dalej, bo jak ja zaraz, kurde, nie zacznę porządnie walczyć z przeciwnikami, to będzie źle. Dobra, i mamy wiadomość z Pagera. Halo, halo? Leon, where's your current location? Skąd mam to wiedzieć? Aha, no tak, zamek, no. Ja bym sobie w trudnej sytuacji nie poradził. Illuminados. No nie! Hannigan! Just my luck. Fatalne szczęście. O, witaj. Ciach! Dobra. Tak stanie się z twoimi przeciwnikami. Z moimi. Z wszystkimi. To stara księga. Pismo jest tak wyblakłe, że wręcz nieczytelne. Może ty, Ashley, spróbujesz, co? Czy chcesz czoło? Nie chcesz czoła? Dobra, tutaj byśmy mogli się wyspowiadać, tak? Nie. Aha! 2000 pesos. To może takie szafki właśnie omijałem. Ależ za mnie nikczemny let's player. O! Oto platynowy miecz wiszący na złotej płycie. Być może to jest podpucha, ale ja go wezmę. I teraz...
Zdobyłem platynowy miecz. No coś niesamowitego. I co ja z tym mieć? Motherfucker Lerlo? A to wy, to... No, pioruna, dobra, jeszcze może ten dostanie. Czyli jeżeli chcecie powalczyć, to to myślę nie będzie dla mnie przede wszystkim problem, bo ja mam granat, jeden zaledwie, który chyba... Ale ja w takim razie w nagłych wypadkach wyciągam większe bronie. Serio mi sobie... O, ci poginęli, tak? Słyszę ich gdzieś w ścianie tam w ogóle. Ale... Ale to ma piekielną siłę. Ja cię kręcę, to jest niesamowite. Gdzie ja tego kolesia słyszę? Tam. Moera, moera, tak? Dobra. Przeładujemy. I wiecie co, troszeczkę... Moera, 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 no ja... Aha, nie mam przeładowanego, myślałem, że skończyłem się całkiem ammunition. Może ja wcale nie muszę z nimi walczyć, cholera. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nic przydatnego tu nie ma! Fuck! No ten dostał ryj. O, zginął na szczęście. Może nie muszę z nimi walczyć, wystarczy, że wsadzę tam ten miecz. Karol, w ogóle nie myślisz. No dobra, zmarnujemy trochę strzałów, a co by tam? Co tam, co tam? I pozbieram. O nie, muero, muero, znowu biegną. To oni... są napaloni... napaleni powinno być, nieważne. No dobra, w takim razie pozbieram resztę. Naboje do strzelby, mnóstwo naboi do strzelby! I jeszcze kolejne naboje do strzelby. To jest dla mnie wiadomość wspaniała. Rzący na platynowej płycie. No dobra, wziąłem złoty miecz. I co? Koelho, no tak, słyszę wasze kurcze pogróżki, ale nic z tym nie robicie. Tu czerwona ślina. O, chyba to sobie połączymy. Czy można? No brak mi jednej, co prawda. Żółtej. Ale myślę, że w najbliższym czasie... To ty jesteś tym takim kurczę najgroźniejszym, tak? Nie wydaje mi się. Czoło masz wytrzymałe, co prawda. Ciach. Ale no to tyle, co mogę o tobie dobrego powiedzieć. No jednak jesteś wytrzymały. Powiem ci, 5 pocisków wytrzymać z mojej kurczę dubeltuwy. Co? Aha, jeszcze ewoluowałeś w opancerzony miotacz Valius. Dobra, szli, pitamy. Pitamy. My se z nim rada damy. On tu będzie wchodził pewnie. Podczas tego, jak on będzie wchodził, to ja go troszeczkę stłamszę. Następujący sposób. No, ile tylko tutaj się do nas wybierze. Z tego, co widzę, chce zostać. No dobrze, w takim razie ty zaczekaj, a ja mu sprzedam piękną głowę. Ten się tam wierci. No dobrze, co to jakaś rozbudowana bardziej, myślę. Oj, oj. Oj! 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 O! I co, to tyle? Co miałeś mi do zaoferowania? Jeszcze wchodzisz po schodach, no to było niesamowite, powiem ci. Muszę ci powiedzieć, że bez głowy radzisz sobie kapitalnie. 4500, no to nie jest jakaś suma, kurczę, mega kosmiczna. Natomiast, no i teraz słuchajcie mnie uważnie. Co ja biedny mogę zrobić? Co, muszę przesunąć halabardę? Może skorzystać z łoża. Albo wcisnąć coś, kurde, w ścianie. Nic z tego. Ty, młoda, za mną biegasz. Nie, tak chciałem zrobić. Chciałem użyć tutaj srebrnego właśnie. A na dole złotego, może tak muszę po prostu zrobić. I tutaj otworzy mi się jakaś magiczna Narnia. Czy coś w ten deseń. Użyj. No tak. Tak jak myślałem. Przejście dla pieszych. Ile już nagrywam? Żebym ja to wiedział. Ile ja nagrywam? No nie, no dobra. Na razie jeszcze save'a nie było, więc można iść dalej. Nie możesz zostawić Ashley. No tak, no słuchaj. No. Nie, ja mogę. Oczywiście, tylko granie pozwala mi jej zostawić.
A chętnie bym ją zostawił. Dobra, idziemy dalej. Ja się napiję, pozwólcie, bo ja się nagadam zawsze w tych odcinkach. Coś niesamowitego. Kurwa, ludzie, dajcie mi save'a! Błagam. No nie. No nie. Leon. A, to Boris. Nasz Andrzej, cześć. A, Boris, ja. Co, prezerwatywę? Nie? Oh shit. Oh, holy crap. No to niedobrze, że to zgubiłeś. A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. Mhm. You've been coughing up blood, right? Mhm. Yeah. Tak. And you. Yes. Mhm. Damn it. The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. Nie, 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 ty zostajesz ze mną, ty musisz wchodzić w moje pułapki. A ty leć po antybiotyk dla nas. Why are you? It makes me feel better. Ale pajak kręci, ty! Ty, pedałku, ty. Mam nadzieję, że to jest koniec rozdziału. Nie, musiałbym być końcem rozdziału, żeby to był koniec rozdziału. No cóż, ale głupie teksty czasem. Drzwi. Drzwi zostały solidnie zabezpieczone. No, right. Ale te już pewnie mniej solidnie. No i co? Jesteśmy dalej. Ale to będzie długi odcinek. Ja pierdzielę. Normalnie koniec z rezydentem na miesiąc. Będziecie mieli. Czy ja w ogóle mówię dobrze do mikrofonu? Chyba dobrze. A mniejsza. No i co? Fuck? Zjadłaś popcorn? No, to ten pierun. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? My name is Little Napoleon Bonaparte. Salazar Malasa. Co to za predatory tam? Kapitanie Uczajwanie, to jest motyw ściągnięty z obcego kontrapredator. Zdecydowanie. I ruchy szczęk tych jego potworów. Ja bym, nie wiem, mam z tym iść do Konami? If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Mm-hmm. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. Ale gówno. No i co? I co? I'm never turning into one of them. Never. Fajne ucho. Got that right. We'll find a cure. No dobra, dajcie mi save'a, błagam. Jest! Czy to jakaś tajemnica? Dobra, wstępnie obliczę, ile nagrywałem. 56 plus 21, to jest 25 minut odcinka. Ależ ja jestem bystry, czasami tylko. Dobrze, w takim razie serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka u Karola Resident Evil 4. Tyle! Muszę tam zrobić jakąś łapeczkę. Za w miarę długi odcinek cisnę nagrywać następny. Pojawiam się już niedługo. Tyle. Na razie, mistrze. Cześć, z tej strony Karolek 95. I jeżeli spodobał ci się mój odcinek, możesz zostawić łapkę. Jeśli nie spodobał ci się, możesz zostawić pięść na mojej mordzie odciśniętą. Ewentualnie zasubskrybować mój kanał. Tyle. Na razie, mistrze.